Teraz sprzedaję na szybko te miny. Ci nie chcieli wsiadać, bo już w autobusie pełno, nie? Super. Wjeżdżamy do miasta, ścinki fancy i czas się rozpocząć. No i jeszcze jakiś wypadek. Gdzie ten wypadek? Bo nie wiem. My jedziemy chyba na E i BV. Dziejmy tu w lewo na Eichen, Hugebe, F Stage 1B. Ciekawe, gdzie to jest. Jeden beta, gdzieś tu chyba trzeba jechać. 135. 152. 192, no i gdzie to jest? A, tu mamy, o. 1B, 132, dobra, tu w lewo. Okej. Lecimy. Dobra, tu jest napisane, nie? 132, wysiadać. Bo tam chcę. Dużo chętnych to nie bywa. I ten idzie z powrotem. No i zielony. Okej. No przegubem by trzeba było jechać, a tego manicza sobie wybrałem nie przegubowego akurat, no cóż. Następny raz będziemy mądrzejsi. A mam też i nawet przegubowe, szczerze mówiąc. A tu jest cała paczka tego neomanów, nie? Że skąd ja mogę wiedzieć? Flugschellstrasse. Dobra, w prawo. Dobra, leci. Ile opóźnienia? Już 3 i coś minuty. Pięknie. A to dlatego, bo no mówię, nie znam mapy, nie? Jechałem w tamtą stronę, to w ogóle dziś na autostradzie wyjechałem, nie wiadomo gdzie to bywa. Barierki jaci. Na barierki jakieś robotnicze wyjechałem i na tym to się skończyła jazda. Do 32 prosto. Tu jest przystanek. Super. Panie autobusowy Jakubie, pana dzisiaj nie ma, nie? Super. Pan autobusowy Jakub tak bardzo chciał Alheim V4, żeby dzisiaj nie ma akurat. No cóż, zdarza się, zdarza.
Mano, chicken 2972. A jest coś takiego? Zapewne dałoby się załatwić, jakby taki był. A jeżeli taki istnieje, proszę podesłać linka na Discordzie albo mail. Albo ewentualnie napisać jakąś taką ładną nazwę, jak to się tam nazywa na tej strefie OMS, żebym wiedział co pobrać. A ja to w autobusach nie jestem zbyt wielki. Z tą mapą naprawdę Alheim V4 jest tyle problemów, jak ja otworzyłem readme i zobaczyłem milion plików do pobrania. Tyle plików do pobrania było z tą mapą, a może to masakra. Zamiast wszystko wkleić w jedno, to ja pobierałem 20 osobnych plików. Jakimiś obiektami. Kolega śmigał i screena wysłał. No jak to nie jest jego model prywatny. Gdzieś tam uda się to znaleźć na internetach, żeby takim był. To oczywiście można i takim pojechać. Bez większego problemu. Znaczy, jeśli dwa prosto. Ja żebym sobie też stanął, że za nic w świecie. No i zielone nawet. Super, jedź. Ja to zawsze jak gram w OMS, to ja się wkręcę potem w fabułę. I potem już gram, a potem jak przyjdzie na przerwę, to już chwilę ona też trwa. A, tylko na jedną panią było miejsce, a na drugą panią jest jakiś dżentelmen w autobusie, co chciałby wysiąść panią wpuścić? Nie ma, nie. No cóż, tym OMSI mają ograniczoną ilość miejsc, że się po prostu nie wpichają do tego auta. W realu to zapewne. O, tu ile jeszcze miejsca jest przy tych drzwiach, już by się normalnie tam wypchnęli, nie? Żeby tam byli upchnięci. Żeby tylko się zmieścić i jechać, a nie. Gdzieś tutaj. To miała ostrzejsze dohamowanie. No cóż. Dobra, ci co mieli wsiąść, to wsiedli. Ja nie mam czasu, żeby czekać. Aż łaskawie się namyślą i przejdą. Pani nie wsiądzie na dań, bo w autobusie już miejsce nie ma na panią. No bo żaden dżentelmen się nie trafi.
Dobra, mamy strzałkę z naprzeciwka. Można było bliżej podjechać, w ogóle my tam musimy. Musimy skręcić na sam koniec, żeby na przystanek wjechać. Robimy się tu, powinniśmy, nie? Idealnie. Lekko tylko przyhaczyłem o krawędzi. A, bo prowadzę tak tragicznie, że pasażerowie chcą wysiąść. A, super. Miło mi bardzo. Wiesz, nic, żem prawie nie zrobił. Jednym kółkiem tylko lekko krawężnik przyhaczyłem, co nawet przy nikt. Nikt by nawet tego dobrze nie odczuł. To nie jest powód do wysiadania od razu, gdzie... Paryżstrasse. Z tym lustrem, a już się naprawiło. A coś się stało, że nie widziałem wracać jak powinien. Jeździłeś płci zielone, bo nie zdążysz i co ja zrobię? Znowu z czasu stracę. A tak to chociaż coś się dzieje, jedzie. Nadrabia rozkład. Co tam, panie Michu, jeszcze powiesz ciekawego, oprócz tego, że dzisiaj się zdjęcia nie udały. Nic pan Michu nie powie, bo pewnie już poszedł, znając życie. I moje lajwonwa przynudzające ludzi. Jak ja już ludzi przynudzę, to nawet się na czasie nie odezwą. Standard. Przyzwyczaiłem się do tego, nie? Jak to było w pewnej piosence.
Abteigarten. Zugang zum Münster, St. Bartholomäus. O, a jednak pan Michu jeszcze siedzi. Jednak jeszcze Jona Amen nie przychodzi. A pewnie i w przyszłości też i dacie zanudzenie nastąpi. Dobrze. Mojego... To już trzeba mieć P. To już trzeba mieć naprawdę P. Zamiast ładnego składu dali kiepski. Irytuje mnie to jest cały czas ta info, nie? Że wszystko w porządku. O, udało mi się to skasować. Okej. Może jutro będzie, no właśnie, może jutro będzie, może ładniejsza pogoda również też będzie. A, bo ja zamiast na drogę dla autobusów jechę na drogę dla samochodów. No, ale też coś może być. To 32 w prawo. Dobrze. No zaraz będzie można jechać. Okej. Dobra, nauczyłem się trochę tej sygnalizacji. Gdzie to 25 stopni masakra, jaka masakra? Właśnie fajnie, można coś porobić w ogródku. Trochę coś ciekawszego niż cały czas w domu siedzieć, czyż nie prawda? No. Lepiej mieć 25 stopni niż to, co na przykład dzisiaj pogoda była. Na przykład już chciał, żeby jutro było 25 stopni. I by się jutro akurat najbardziej przydało. Ale zapewne nie będzie, zapewne jeszcze będzie padać. Obstawiam. Mam nadzieję, że moje kierownicy nie słyszycie, drgają na tych wszystkich wybojach. Drgania naprawdę kierownicy to są niezłe. Jak tu przez te wyboje się. No szkoda, szkoda, już mi się dzisiaj zakończył. Szczerze mówiąc, całe 2 godziny miałem. No wie panie Michu, z tego co pamiętam, to się kończy dopiero poniedziałek. Pan się może cieszyć przygodą. No i co potem?
I gaś jeszcze cały czas zdalne, od 15 jest to hybrydowe. Ja mam pierwszy tydzień tego hybrydowego i tak wolne, więc idę na drugi, więc będę tak właściwie 2 tygodnie, potem jest Boże Ciało. No i to tak. Już chwilka, moment i koniec roku szkolnego, więc czym by tu się przejmować? Dobra, to już jest chyba niezabudowany, więc trochę można odrobić do składu. No, to już jest zabudowany, ale nie wysiada, więc po co się zatrzymywać? Tu jest 30. Nie wiem, kto to wymyślił, że 30. Nie przesadzajmy, można jechać trochę szybciej, ładna droga tu jest. Po sobie ominiemy dziurę, bo nic nie jedzie z naprzeciwka. Piąta rano, gdzie tam? Ja o 6:40 wstaję, akurat na 8 się człowiek zdąży wyszykować, wsiąść na rower. Dojechać, gdzie trzeba. Jeszcze postać chwilę przed tą szkołą. Żeby nauczyciele nie powiedzieli, że z tych przyjeżdża. Zawsze trochę tam można postać z 3 minuty przed klasą, żeby nie było. Kuhlmannsfeld, Schwarzenbergstraße. Nie da tam co na 1 miesiąc powrót. I tak nic to nie zmieni, i tak nic. Gdzie na 7:30? 7:30? Od ciebie lekcje w szkole no, zaczynają się o 7:30. Nie, u mnie to normalnie o 8. Campus Feierstraße. No i tak więc po całej minuty rozkładu jazdy nam robiliśmy, tak właściwie jadąc przepisowo, nie? Więc no idzie w tym, po prostu w tym symulatorze. A no przepraszam, co to było? Powiem tak. Bardzo ciekawy element rozrywki. Po prostu kocham Omsi. Po raz który z rzędu to powiem, kocham Omsi, ale nie za to wszystko. Za męki, za nebulę. A nie działać środa, piątek, 7:30, wtorek, 10. Ja w sumie tylko w środę mam na 10, na 9, 40, a resztę wszystko na 8. Żebym się czasami za bardzo nie wyspał, nie? Chociaż ja tam wolę mieć z rana lekcje, szybko się do domu wróci, bynajmniej. Załatwi się co trzeba.
No niech mi ktoś wytłumaczy, co to się stało w tej nocy. Panie Michu, może pan będzie wiedział, co to się stało w tym opcji, że magicznym sposobem mnie wyrzuciło w lewo. No jeszcze ostro. Tak jakbym w coś uderzył, chociaż tam nic nie było, nie? To był ciekawy element. Uniwersytet jakiś? Dobrze, że uniwersytet. To samo, co ostatnio się stało z Solarisem. U mnie na odcinku to dużo takich rzeczy się dzieje z niewiadomych przyczyn. Ja wiem. A, bo my tu jeszcze przystanek mamy. Patrzcie.